Zuza pakuje walizki przed swoją podróżą marzeń na Seszele. Zatrzyma się w hotelu spa all inclusive. Czy widzisz tu coś, czego nie będzie potrzebować? Kawy. Nie musisz robić własnej kawy w hotelu all inclusive. Zuzia przybywa na lotnisko i spotyka Mikołaja, który podróżuje ze swoim kotem Federico. Dziewczyna pyta Mikołaja, ile lat ma mruczek. Ten odpowiada zagadką. Za 2 lata Federico będzie 2 razy starszy niż 5 lat temu. Czy wiesz, ile lat ma zwierzę? Federico ma 12 lat. W samolocie Zuza siedzi obok Olka i Ewy. Po starcie stewardesa przynosi im identyczne lunchboxy. Zuzia idzie do toalety. Po powrocie odkrywa, że jej bułka zniknęła. Ukradł ją jeden z sąsiadów. Kto jest złodziejem? W pudełku Olka bułka pozostaje nietknięta, ale w rękawie ma ukrytą jeszcze jedną. Wstydź się! Zuza ląduje na Seszelach i dociera do hotelu. W lobby są 3 kobiety. 2 z nich to milionerki. Czy potrafisz rozpoznać tę, która nią nie jest? Telefon drugiej pani jest trochę stary, nie może być super bogata. Zuza idzie na basen i spotyka 2 pary. Jedna z nich ma 3 synów. Czy zgadniesz, o której parze mowa? O tej po lewej spójrz na tatuaże tego faceta. Na jego dłoni są 3 słońca. Każde symbolizuje jednego z jego synów. Czas na spa. Zuza wygląda przez okno i dostrzega takie oto scenki. Jeden z klientów jest w niebezpieczeństwie. Czy zgadniesz, który? Chociaż wygląda to dziwnie, w pierwszej scenie nie dzieje się nic groźnego. Po prostu skóra reaguje na ciepło, ale spójrz na drugą sytuację. Rozmiar igieł jest zbyt duży, powinny być znacznie mniejsze. Zuzia umawia się na masaż. Może zostać obsłużona przez jednego z tych pracowników, ale jedna z tych osób nie jest bezpiecznym wyborem. Kogo lepiej unikać? Trzecia pani jest niebezpieczna. Jej paznokcie są zbyt długie i ostre na masaż. Sesja masażu dobiegła końca. Nasza bohaterka idzie do salonu pedikir. Widzi 3 niewinnie wyglądające klientki, które rozmawiają i się śmieją, ale jedna z nich jest wilkołakiem. Która? Ta w środku, spójrz na jej świecące wilcze oczy. Paznokcie zrobione, czas na saunę. Zuza zostawia swoje drogie klapki w holu i wchodzi do gorącego pomieszczenia. 5 minut później zaczyna czuć, że ma dość. O nie, ktoś ukradł jej klapki. Zuza wypytuje 3 kobiety w pobliżu. Ula mówi, że ostatnie 30 minut spędziła w saunie. Nie widziała więc, co działo się na zewnątrz. Paula jest boso, ale przysięga, że nie dotykała rzeczy Zuzy. A Kaja twierdzi, że jest zbyt przeczulona, by dotykać cudzego obuwia. Kto kłamie? To Ula. Spójrz na znak. Goście nie mogą być w saunie dłużej niż 15 minut. Jej historia to kłamstwo. Zuzia udaje się pod natrysk, ale tu ktoś robi jej kolejnego psikusa i kradnie ręcznik, gdy się kąpie. Dziewczyna przepytuje 3 osoby. Agata mówi, że suszyła włosy, więc nic nie słyszała ani nie widziała. Nina mówi, że rozmawiała przez telefon ze swoim chłopakiem i nie miała czasu na jakieś głupie kradzieże, a Beata jest sprzątaczką. Myła podłogę i nie dotykała rzeczy gości. Kto kłamie?
Agata nie mówi prawdy, jej włosy w ogóle nie są suche. Wieczorem Zuza udaje się do lokalnej restauracji. Nagle zauważa w jadalni ciekawą rodzinę. Jedna z tych osób jest prawdziwym duchem. Czy uda ci się go zidentyfikować? Ten upiorny facet ma przezroczyste ramię. Ku swojemu wielkiemu zaskoczeniu Zuza spotyka dawnych przyjaciół ze studiów, którzy spędzają wakacje w tym samym hotelu. Nie widzieli się od 10 lat. Urządzają prywatną imprezę. W pewnym momencie Zuza wychodzi, bo musi wykonać telefon. Po kilku minutach wraca i widzi swojego przyjaciela Marka, nieprzytomnego na podłodze. Ma dziwne znamie na szyi. Wygląda jak ugryzienie wampira. Jeden z kolegów Zuzy ze studiów musiał zamienić się w potwora. Następnego dnia zaprasza wszystkich na piknik na plaży, aby porozmawiać o Marku. Jak może rozpoznać tożsamość wampira? Zaprosiła przyjaciół na plażę za dnia. Osoba, która odmówiła, musi być wampirem. Zuza spędza czas na plaży, robi ładne zdjęcie, a potem kolejne. Przygląda się obu kadrom i dostrzega 5 różnic. Też je widzisz? Oto one. Zuzia buduje piękny zamek z piasku. Nagle czuje zapach świeżego koktajlu z plażowej kawiarni. Od razu tam idzie. 5 minut później wraca na swoje miejsce, ale... O nie, ktoś zniszczył zamek. Zuza wypytuje 3 osoby znajdujące się w pobliżu. Adam mówi, że przeglądał telefon i nawet się nie rozglądał. Marta robiła zdjęcia swojej córce Natalii. Pokazuje Zuzi fotki jako dowód. Natalia potwierdza słowa mamy. Były zajęte robieniem zdjęć. Po wysłuchaniu tych historii Zuza nie ma już wątpliwości. A ty? Przyjrzyj się bliżej zdjęciom Marty. Natalia stoi w tym samym miejscu, w którym wcześniej był zamek. Zniszczyła go swoją deską surfingową. Zuza spaceruje po plaży i widzi piękną ceremonię ślubną. Czy potrafisz odgadnąć, która z tych pań jest żoną pana młodego? Pierwsza. Mają identyczne tatuaże. W hotelowej restauracji Zuza dostrzega kolejną wzruszającą scenę. 2 facetów oświadcza się jednej kobiecie, a ona przyjmuje jedną z propozycji. Czy wiesz, kto właśnie został jej narzeczonym? Ten po lewej, spójrz na plakat na ścianie. Drugi facet to zbiegły przestępca. Zuzia wraca do swojego pokoju i znajduje ogromny kosz z kwiatami i cukierkami. Jest tam też karteczka z dziwnym tekstem. Zuza przesłuchuje 3 możliwych świadków. Jej sąsiad Eryk mówi, że spędził cały dzień przy basenie. Igor, sprzątacz, mówi, że rano ogarniał jej pokój i nie widział żadnych koszy z prezentami. Paweł, kierownik, twierdzi, że nikt mu nie wspominał o żadnych specjalnych dostawach do jej pokoju. Czy możesz pomóc Zuzie odkryć tajemniczego wielbiciela? To Eryk. Jeśli przeczytamy podany tekst od tyłu, otrzymamy następującą wiadomość. Twoim tajemniczym wielbicielem jest Eryk. Eryk zaprasza Zuzę na randkę do restauracji mieszczącej się na dachu. Widok jest piękny. Zuza robi 2 zdjęcia. Czy dostrzegasz 5 różnic między nimi? Jedna, druga, trzecia, czwarta i piąta. Voilà! Eryk i Zuzia spoglądają na menu i wybierają to samo danie, spaghetti carbonara. Wkrótce dostają posiłki i zaczynają jeść. Nagle Erykowi robi się niedobrze i mdleje. Zuzia czuje się w porządku, a przecież jedli to samo danie. Czy potrafisz wyjaśnić tę zagadkę, patrząc tylko na zdjęcia?
Trucizna znajdowała się w pieprzu. Eryk dodał go do swojego dania, a Zuza nie. Dlatego jej nic się nie stało. Następnego dnia Zuzia odwiedza Eryka w szpitalu. Natrafia na tych dwóch pacjentów. Czy zgadniesz, który z nich jest bogatszy? Drugi ma klimatyzator, Wi-Fi i drogiego laptopa. A co z tymi pacjentkami? To samo pytanie. Pierwsza kobieta ma na swojej półce kilka naprawdę drogich zapachów. To o nią chodzi. Zuzia kontynuuje wędrówkę po szpitalu i natrafia na upiorną piwnicę. Czy dostrzegasz tu coś dziwnego? To miejsce musi być nawiedzone. Spójrz na tego starego łopa. Sam się porusza. Nagle drzwi zatrzaskują się i Zuzia zostaje uwięziona w piwnicy. Znajduje drzwi z zamkiem szyfrowym. Na szczęście jest też karteczka z podpowiedzią. Zuza próbuje wprowadzić ten kod, ale nie działa. Potrzebuje sześciocyfrowej kombinacji. Pomożesz jej złapać szyfr? Zuza powinna dosłownie wpisać 2831 i 26. I teraz może dokonać swojej wielkiej ucieczki.